Cześć wszystkim, znowu Pan 7, przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, w ostatnim odcinku oczyściliśmy tutaj okolice. Postawiłem tutaj kopacze, połączyłem je wszystkie. Zrobiłem tutaj pełnosprawną stację. Tak, mam tutaj sporo linii, więc zrobiłem tutaj balancer 4x4, z czego 3 linie pochodzą z tych głównych linii. Natomiast te 3 mniejsze połączyłem w jedną linię i dostarczyłem tutaj jako czwartą. Żeby to było wydajnie, dostawiłem to jeszcze czerwony pas i generalnie działa. Zaraz zobaczycie. Dobra, uruchommy sobie ten pociąg. Dobra, czy mam dla ciebie jakieś paliwo? Nie, mam tylko węgiel. Dobra, więc trzymaj sobie. To? Tak, już zrobiłem całą trasę. Troszkę mi to zajęło czasu. Generalnie zrobiłem sobie również schemat na linię poprzeczną, więc trochę mi to ułatwiło. Tutaj ta linia dalej jest tutaj podłączona, więc sobie dalej jeździ. Poza tym ciągnie się ona aż tutaj, tak. Generalnie jest tutaj, tak, jest tutaj spory taki zapas linii, więc trochę naokoło jeżdżą, ale to nie powinno przeszkadzać, ponieważ pociągi jeżdżą dosyć szybko. Więc to będzie, nie wiem, dodatkowa sekunda trasy. Dzięki takiemu zapasowi tutaj zyskujemy taką linię poczekalnię, że gdybyśmy puszczali, kiedy będzie dużo pociągów jechało do stacji i będzie czekało na rozładunek, to po prostu nie będą zajmowali torów, tylko będą czekali na tej linii, nazwijmy to poczekalniowej. No i dobra. Widzicie, żelazo praktycznie całkowicie nam się skończyło, więc jest dobry moment na uruchomienie tej kolejki. Dobra, czekać z kopalni żelaza 4, pełne wagony. Wiecie co, zaraz sobie do niej wsiądę. Ona jest połączona? Jest połączona, tak. I będziesz jechać do baza żelazo, aż będą puste wagony. Dobra, przejedźmy się od razu pierwszą trasę. Zobaczmy, czy wszystko działa tak, jak powinno. Skoro ciuchcia ruszyła, to znaczy, że znalazła trasę, więc powinno generalnie działać tak, jak powinno. Wszystko. Dobra. I to nam da dużo potrzebne żelazo. Tak, teraz bardzo go potrzebujemy. Znaczy, bardzo potrzebujemy, prawie nam się skończyło, więc... Widzicie, nawet na te badania, które zacząłem w poprzednim odcinku, jeszcze się nie skończyły z powodu braku żelaza. No i dobra. Wracamy z powrotem. I myślę, że od razu uruchomię również drugą linię żelaza, ponieważ mamy już prawie całą gotową linię, więc tylko trzeba będzie dociągnąć kawałek torów. A tak, a żelaza potrzebujemy teraz w ciut. Dobra, więc mam trochę materiałów niwelacyjnych. Sobie tutaj porównamy rzeczy. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Coś takiego chcemy zrobić. Tutaj coś takiego chcemy mniej więcej zrobić. Dobra, nie starczy. Tak. Dobra. Dajcie mi momencik. Przejdziemy się jeszcze po więcej. Teraz trzeba uważać na tory, jak to jest aktywna kolejka. I cóż, poza tym będziemy się powoli zabierać za konstrukcję części kosmicznych. Ponieważ już niewiele nam zostało do roboty. Jest tu jeszcze trochę takich rzeczy, których nie pokazywałem w grze. Na przykład amunicja artyleryjska do czołgu. Nie korzystałem z niej, bo jest mało wydajna w porównaniu do amunicji zwykłej. Są jeszcze strzelby, które generalnie są spoko, ale używają innego rodzaju amunicji, więc nie chciało mi się tutaj w nie bawić. Co jeszcze z takich rzeczy, których się nie bawiliśmy? Się co przejrzę może tutaj sobie.
Rakiety. Również się w to nie bawiłem, ponieważ tak, rakiety również są mało wydajne. Dużo ich produkcja zajmuje, a ich efekt działania jest troszkę mały. A poza tym jest jeszcze taka fajna rzecz, która nazywa się działka miotacza płomieni. To chyba na to odblokowałem. Działo laserowe, tak, stacjonarny miotacz ognia. To jest bardzo fajna broń przeciwko obcym. Chyba jedna z najskuteczniejsze działko. Problem jest z tym, że do działania potrzeba mazutu, nafty oraz ropy. I to stanowi problem, ponieważ nie można dostarczyć, powiedzmy, jakichś tam naboi łatwo transportowalnych, tylko trzeba butelkować te wszystkie rzeczy. Znaczy butelkować, beczkować i potem dostarczać je na linię frontu. Co jest takie troszkę problematyczne. Więc troszkę pro tak. Więc troszkę jest problemu z rozstawieniem takich działek, ale jak już raz je rozstawimy, to stanowią bardzo skuteczną obronę. Ale dobra, tak mówię o takich rzeczach. Gdybyście chcieli któreś z tych rzeczy zobaczyć jeszcze, to piszcie w komentarzach. Ponieważ zaczniemy sobie powoli robić części do rakiety, konstrukcja tych części zajmie nam również trochę czasu, więc będziemy mieli troszkę wolnego czasu do robienia czegokolwiek. Więc możecie napisać, co byście chcieli w tym czasie zobaczyć jeszcze w grze. No i dobra. Stację postawimy sobie. Tutaj będzie ok. Tak, i mógłbym w sumie poprawić ten blueprint. Chociaż wiecie co, tutaj trochę mało miejsca zostawiłem. Ja tu będziemy mieli linii. Raz, dwa, trzy, cztery i pół. Wiecie co? To jednak nie. Jednak to skasuje. Troszkę dalej postawię. Jesteśmy tutaj gdzieś. Żebym miał tutaj miejsce porobić trochę balanserów i takie inne rzeczy. Dobra. Dobra, tutaj wszystko jest pewnie bez prądu teraz. A nie, bo dochodzi jeszcze drugą ścieżką, więc dobra, od dołu. Więc jednak jest prąd. Dobrze. Ale mimo wszystko chcemy to jeszcze przeprowadzić tędy. I dobra. No to znowu podłączanie wszystkiego. Załatwię to w miarę szybko. Czy to jest dobrze? Tak, to jest dobrze. I zaczniemy, tak jak wspomniałem, zajmować się również częściami do rakiet w tym odcinku, przynajmniej tyle, ile zdążę. Okej. Ciach, ciach, ciach. Ciach i jeszcze tutaj. Dobra. Raz pasy wszędzie. Nie wiem, mówiłem w poprzednim odcinku, że te złoża nie są aż takie duże, ale chyba się myliłem. Chyba są jednak troszkę większe od tych, których poprzednie. Nie tylko jeżeli chodzi o ilość surowca, ale również o wielkość, z którego możemy kopać. Dobra. To zrobię troszkę inaczej, mianowicie tak jak zrobiłem na poprzedniej stacji. Czyli wykorzystam ten schemat na balancer. Okay. Teraz wykorzystam czerwone pasy. Jeden tutaj, tutaj i tutaj poprowadzimy oddzielną ścieżkę. I która będzie trafiała bezpośrednio tutaj już bez dodatkowego balancera. Okej. Okay.
I jeszcze co? Dobra, to sprzątniemy. Ponieważ pewnie tutaj postawimy gdzieś. No i dobra, jeszcze podłączmy to wszystko. Tak. I to połączymy, myślę, że w jedną linię. Okej, dobra. No i dobra, to będzie nasza druga stacja z żelazem. Niech to się już powoli ładuje. Czy to wszystko działa? Tak, wszystko działa. Jeszcze musimy tory podłączyć. Tak. Tak. Sterowanie takiej sieci właśnie dwutorowej przy pomocy schematów jest bardzo wygodne. Więc polecam to każdemu, kto zamierza się za to zabrać. Dobra. Okej. Tak pokasuję. Ale nie aż tak. Dobra. Okej. Zróbmy trochę miejsca. Tak. Powiedzmy, że w tym samym miejscu zrobimy. Musimy trochę dalej. Ok, coś jest uszkodzone. Tutaj. Ale dobra. Nic poważnego. Więc można to lać. Dobra, trochę za daleko. Ok, dobra, to zostawię te odgony. Tak. Z tej strony będzie taki, z tej strony będzie taki. Nie będzie taki i tutaj będzie zwykły. No i dobra. Jeszcze tutaj tory dobudować. Dobra, wszystko działa, nie kulą. No to stacja jeszcze nasza. Gdzie ona? Tutaj. Dobra, tak samo jak wcześniej. Pociąg towarowy. I lokomotywa. Dobra, trzymaj resztkę tego paliwa. Będzie kopalnia żelaza 5. I ty będziesz jeździć tak z kopalni żelaza 5, aż będą pełne wagony. I będziesz jeździć do baza żelazo, aż będą puste wagony. I jazda. Dobra. I to na razie myślę, że możemy zostawić w spokoju. Jedźmy do bazy i zajmiemy się już produkcją części rakietowych powoli. Przy okazji zobaczymy, o ile się polepszyła sytuacja nasza z żelazem. Okej. No, wygląda już dużo lepiej, przyznacie. Dobra. Czego nam brakuje? Znowu żółtej nauki nam brakuje, tak? Ale to już nie z powodu niedostępności, tylko po prostu taką mamy produkcję. Tak? Tak, wam brakuje niebieskich układów. Dobra, to możemy skasować. I tak.
Czy w niebieskich układach czegoś brakuje? Chyba wszystko jest. Zielonych im brakuje. Zielonym brakuje jeszcze chyba więcej po prostu płytek. Dobra, więc myślę, że trzeba tu zwiększyć wydajność tych żółtych pasów. Na płytki żelazne. Powinno to zaradzić problemowi. Okej, dobra. Zajmijmy się temu. Przy okazji, czy coś chcę tu jeszcze zrobić w bazie? Chyba nie. Wszystko na razie jest chyba okej. I tak, dobra. To pozamieniamy na czerwone. I wszelkie podziemne również tutaj zamienimy na czerwone. Podziemne. Trzymaj to, trzymaj to. Dobra. To jeszcze balansery będą szybkie. No i powinno to polepszyć sytuację. Tak, już jest nadmiar żelaza. Dobra, spójrzmy jeszcze, czy to na pewno działa z pełną produktywnością. Brakuje ci układów elektronicznych, dobra. Teraz już tutaj brakuje tylko miedzi. Więc myślę, że zróbmy to samo, co z żelazem. Ulepszmy wszystko na czerwone pasy. I zobaczmy, czy to naprawi sytuację. Okej. No już jest chyba lepiej. No, gość już produkuje. Wygląda na to, że już będzie z pełną produktywnością pracował. No i dobra. Szybkostrzelność działek laserowych. Dobra, czy coś chcemy jeszcze zbadać? Może zacznijmy prędkość hamowania badać, ponieważ jak przyjechałem się pociągiem, to widziałem, że on bardzo wcześnie zaczyna hamować. A to wpływa na wydajność jego pracy. Więc dobra, więc się tym zajmiemy. Tak, a wam brakuje... Oj, przepraszam, tylko niebieskich układów. No i dobra. Zajmijmy się produkcją części do... Okej, dobra, tutaj silny atak poszedł, widziałem. Co może jednak nie wystarczyć. Wiecie co, ewentualnie możemy tutaj... Później przeprowadzę tutaj jeszcze sieć logistyczną, aby tutaj siedziały roboty i po prostu naprawiały to wszystko. I myślę, że to powinno nam załatwić jakiekolwiek problemy, jakie możemy mieć z tymi obcymi. Dobra, ale tak, części... Części do rakiety. Potrzebujemy... Tak, to jest w półproduktach? Tak, potrzebujemy trzech rzeczy. Struktury niskiej gęstości, paliwa rakietowego oraz jednostek sterujących rakiety. Tak, przy czym paliwa rakietowego i struktury niskiej gęstości potrzebujemy więcej. Tak, generalnie rakieta potrzebuje po 1000. Każdej z tych rzeczy do produkcji, plus wymaga satelity. Satelita wymaga dodatkowo 50 paliw rakietowych oraz 100 ogniw słonecznych, więc, znaczy 100 struktur niskiej gęstości, więc tych rzeczy chcemy więcej produkować. Myślę, że tak. Dobra, 1000... Tak, dostawimy sobie powiedzmy z 5 fabryk, jak dostawimy po jednej dodatkowej z tych dwóch, to powinno myślę być, że ok. No i dobra. Gdzie my to chcemy zrobić? Myślę, że gdzieś tutaj to otworzymy. Aczkolwiek... szybkość hamowania 3. Dobra, zbadajmy też czwórkę.
Aczkolwiek musimy dostarczać sobie naftę oraz paliwo. Więc wiecie co? Myślę, że zamiast korzystać z tej nafty, co tutaj mamy i o tak daleko transportować, znaczy z tego paliwa, co tutaj mamy, tak daleko go transportować, to myślę, że po prostu zrobię sobie rurę z naftą i doprowadzę ją aż tutaj i otworzę tutaj sobie oddzielne fabryki. Gdzie trochę nadmiar rzeczy, ale nie będzie nas to boleć. Okej, dobra. Ten las to niestety będziemy musieli sobie wykosić. Aż zasłania nam. Gdzie zasłaniał nam produkcję tutaj. No i dobra. Rozplanujmy to sobie, może. Myślę, że pobuduję sobie po 5 fabryk każdej z części. Chociaż jestem prawie pewien, że żadna z tych fabryk nie będzie działać z pełną produktywnością. Ponieważ one wymagają masę rzeczy. Długo się budują, ale wymagają masę rzeczy. Więc dobra, moje roboty ruszyły do akcji. Więc wiecie co, zrobię sobie jeszcze parę rzeczy, mianowicie zrobię sobie automaty montażowe 3. Zrobię sobie ich 15. Tak, żeby mieć do produkcji tych wszystkich rzeczy. Dobra. To się już pewnie kończy zapas powoli. Dobra, więc dziabnę sobie stąd po prostu. Automaty montażowe 3. Dobra. Niech się produkują. Chociaż dużo modułów wymagają. Dobra, to dziabnę sobie jeszcze parę. A jeszcze automatów montażowych, jak więcej wymaga, dobra. Jak wspomniałem, chcemy 15, 17 powinno być, ok? Dobra, czy mam jakieś fabryki chemiczne? Mam, ale za mało. To potrzebujemy więcej. Zakład chemiczny. Więc może z 7 sobie pobuduję. Albo 8. Chwila. On ma tempo produkcji 1,25, czyli tak samo jak nasz automat montażowy 3. Paliwo rakietowe potrzebuje 10 na 30 sekund. A produkuje się 1 na 3 sekundy. Czyli wychodzi na to, że jeden zakład chemiczny jest w stanie obsłużyć jedną fabrykę paliwa rakietowego. Okej, dobra, to ułatwia sprawę. Jak chcę sobie zbudować 6 fabryk tego, to powinno mi wystarczyć 6 zakładów chemicznych. Dobra. Więc weźmiemy sobie to. I dobra. To będzie. Pozostałe rzeczy będą już proste do zrobienia, bo tutaj wymagamy tylko czystych surowców, które po prostu weźmiemy sobie z linii, a tutaj wymagamy układów procesorowych i modułów prędkości. Obie rzeczy również produkujemy, więc będzie fajnie. Okay, dobra, wystarczy. I tak. Na czas produkcji części rakietowych będziemy musieli sobie zatrzymać badanie nauki, ponieważ nasza fabryka nie ma bata, żeby była w stanie pociągnąć obie te rzeczy. Okej, dobra, co tu jest z żelazem? Produkcja żelaza idzie w pełnej parze. I tak po prostu nie nadąża. Okej, dobra. Tylko na to, że potrzebujemy więcej produkcji żelaza, żeby w pełni zasilić naszą fabrykę, ale dobra. Na razie się tym nie będziemy zajmować, ponieważ tak jak powiedziałem, sama produkcja części zżera masę surowców. Tak samo jak
nasza nauka zżera masę surowców, więc nie ma bata, żebyśmy mogli obie rzeczy na raz zasilić. Więc jak zaczniemy produkcję części rakietowych, to będziemy musieli sobie zatrzymać produkcję nauki. Ale dobra. Myślę, że tutaj sobie ustawię linię montażową. 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, dobra, i przeciągnijmy sobie naftę aż tutaj. Tak, to będzie długa linia, ale dobra. Więc nam to nie będzie szkodzić. A może tak połączę, żeby były równo. Ładnie wyglądały. Dobra, troszkę za daleko. I tak. Tutaj będziemy dostarczać paliwo. Szybkie podajniki. Dobra, czy czegoś jeszcze potrzebuję? Nie, tylko naftę. No okej, dobra. Więc nie będzie z tym problemu. Tutaj będziemy je produkować. Dobra, wiecie co, może trochę się odsunę. W wszelki wypadek, gdybym chciał to powiększyć tą linię później. 6. Świetnie. Dobra. I dobra. Wy będziecie produkować paliwo stałe na tą linię. Daj. Tutaj. Tutaj. Jeszcze prąd. Dobra, jak to ładnie zrobić? Powiedzmy, że tak będzie ładniej. Dobra. Tutaj chcemy też również dobywać. W sumie zwykły podajnik by wystarczył. Się produkuje raz na 30 sekund. Dobra. Jeszcze to trzeba podłączyć do prądu. Powiedzmy, że tak to zrobimy. I wyprodukujecie paliwo rakietowe. Dobra. Ciekawe, czy nasza produkcja nafty to wytrzyma. Naprawdę jestem zainteresowany. Mamy spory zapas. Więc zanim się zaczną pojawiać problemy, to będzie duży czas. Ale dobra. Tutaj zwiększyłem również chyba limit nafty do bodajże 5000. Znaczy limit nafty do wrzucany do, zanim zacznie być wrzucana do crackingu. Więc powinno być wszystko ok. No i dobra. To jest pierwsza z rzeczy. My sobie zaczniemy je tutaj dobywać. Dobra, drugą z rzeczy jest struktura niskiej gęstości. Dobra, do tego będziemy potrzebować plastiku, więc musimy sobie tą linię z plastikiem zrobić tak jak powinna być od razu. Na razie puszczę jeden. Jeżeli będzie nam brakowało plastiku, to również dorobię drugą ścieżkę. Bo na tą chwilę nawet nie jestem pewny, czy... nie to. Nie tak, nie tak. Dobra. Na tą chwilę nawet nie jestem pewny, czy będziemy w stanie produkować wystarczająco plastiku, żeby zasilić
tą produkcję, więc być może będziemy również musieli zwiększyć produkcję plastiku, ale dobra, to zobaczymy. Okej, dobra. I też będziesz pod ziemią. Okej. Dobra, i badania nam się skończyły, więc tak jak mówiłem, na razie nie będziemy więcej produkować badań. Skupimy się na produkcji części rakietowych. I w sumie wiecie, co mógłbym chyba tutaj zrobić? Zaraz tutaj drugą linię. Będę sobie to osobnie. Chociaż nie, wiecie co? Za długo musiałbym wydłużać główną linię, żeby aż tam doprowadzić. Zamiast tego może lepiej gdzieś tutaj zrobimy tą produkcję. Czerwonych układów chyba nie będę dalej już wydłużał, więc jak tutaj sobie walnę, to powinno być wszystko ok. Dobra. Struktura niskiej gęstości. Ok, jeszcze stali będę potrzebował. Okej, trochę szkoda mi tego złoża węgla. Być może kiedyś będziemy chcieli je wykorzystać. Więc wiecie co? Dobra, jednak tutaj zrobię w takim razie. Dobra, tutaj będzie linia. Tutaj tak samo będzie 6 automatów. I tak, struktura niskiej gęstości najwięcej potrzebuje stali. Więc to będzie na osobnej linii. Na osobnej linii będzie miedziana płytka i plastik. Ciągnijmy to. I tak. Zrobię jeszcze tak, chociaż chyba ta linia już raczej nie będzie nigdzie dalej iść. Może to dalej zróbmy, żeby ładnie wyglądało. Dobra, i plastik będzie szedł aż tutaj. Okej. Dobra, w międzyczasie zróbmy to tutaj już. Zaprogramujmy je, tak jak powinny robić. I tak. Nie, w tą stronę. Jeszcze dwa czerwone. W ten sposób. Tak, jednak tutaj nasze linie obrony troszkę obrażeń otrzymują. Co jak mówiłem, w międzyczasie tam pójdę i po prostu dorobię sieć logistyczną, która to będzie naprawiać. I wtedy już nie będzie żadnego problemu. Dobra. Zróbmy to ładnie, żeby było. I jeszcze stal. Na razie również przyciągnę tylko. Rzecz nie, w sumie. Walnijmy sobie od razu wszystkie trzy linie, co tam mam. Okej, dobra, czy mam tutaj zasięg sieci logistycznej? Pewnie nie mam. Prawo, więc postawmy sobie, nie wiem. Gdzieś tutaj ją na przykład.
Tak, i dokładnie zabrakło mi pasów. Dobra, ale w sumie to tyle na ten odcinek. W sumie może będziemy to wyjeżdżać z tymi rzeczami w drugą stronę. Jeszcze się zastanowię. Ponieważ brakuje nam już tylko jednostek sterujących rakiety. Tak, moduły prędkości będziemy dostarczać siecią logistyczną. Nie jest aż tak duża ilość surowców, żeby nam to zbytnio obciążało sieć, więc nie będzie z tym problemów. No i to będą nasze części do rakiety. W następnym odcinku zbudujemy sobie również, gdzie to jest, silos rakietowy, który również jest drogi. I powoli zaczynamy myśleć, co w międzyczasie możemy robić z tą fabryką, ponieważ tak, wyprodukowanie 1000 tych rzeczy zajmie trochę czasu. Ok, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!